wracając do sakwy, udało się naprawić trytytkami z kawałkiem metalu. Powinno wytrzymać jeszcze te parę dni jazdy. Przynajmniej mam taką nadzieję. Także zobaczymy. Być może się uda zakończyć wyprawę w miarę dobrze. Będąc w Poznaniu, koniecznie muszę wspomnieć o Powstaniu Wielkopolskim. To było powstanie polskich mieszkańców prowincji poznańskiej przeciwko Republice Weimarskiej, toczącej się na przełomie lat 1918-1919, czyli tak naprawdę już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Polacy się domagali powrotu ziem pozostających nadal pod zaborem pruskim w obrębie prowincji poznańskiej do Polski, umacniającej się już w tym czasie. Niestety trafiłem w kiepski moment, na czas remontu rynku staromiejskiego. Szkoda, że w takim stanie teraz jest. W bramie Poznania kilka razy w roku odbywają się wystawy czasowe prezentowane w zabytkowym budynku śluzy katedralnej. Zwiedzanie bramy Poznania składa się z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest unikatowa ekspozycja, a drugim spacer po Ostrowie Tumskim z audioprzewodnikiem. Jak każdy z sławniejszych mostów w większym mieście, ma na sobie kłódki przedstawiające najczęściej związek. A tak z ciekawości, jak myślicie, ile z tych kłódkowych związków zachowało się do dzisiaj? Tuż za mną jas katedralny, pruska twierdza, która została zbudowana w Poznaniu po 1815 roku z inicjatywy generała Karla von Grolmana. Projekty opracował w 1827 roku Leopold von Bresse. Wiecznie budynek, bo za niedługo jego już nie będzie. Do zbiórki. Sami określcie, czy Poznań jest warty Poznania? Tutaj widzimy pierwsze mury obronne miasta. Budowane tuż po lokacji w roku 1253. Pora wejść na wzgórze Przemysła i zobaczyć stare miasto z góry.
No jest trochę. Jest trochę do wejścia. Na wzgórzu znajduje się również chyba zamek. Siedziba dawnych królów. Tutaj przede mną Zamek Królewski w Poznaniu. Rezydencja wzniesiona prawdopodobnie w XIII wieku przez Przemysława I, następnie wielokrotnie rozbudowywana przez Przemysława II. Zniszczona pod koniec 1945 roku i pozostawione zostały ruiny, natomiast zamek został zrekonstruowany w latach 1959-1964. Dokończona rekonstrukcja w latach 2010-2013. No, to teraz kluszki i Sewice. Podobno jest pole namiotowe. Zaraz zobaczymy. Dzisiaj miał być nocleg pod namiotem, na polu namiotowym z sanitariatami. Podobno zostało wybudowane, ale nie znalazłem go. Przejechałem całe to jezioro koło. Szukałem tych sanitariatów, tego pola namiotowego i nie znalazłem. Jedyne co udało mi się znaleźć, no to jest hotel. Hotel, tak, no. Nie pytajcie ile zapłaciłem, ale cóż, to 21 godzina już była. 20 i już po prostu 11 stopni na zewnątrz. Szukałem miejsc, nawet żeby tu chcieć na dziko, no można było nawet się przespać i powiem tylko tyle. Przynajmniej ja jeszcze nie jestem aż takim bushcraftem, który by mógł właśnie w taki sposób się rozłożyć w każdym gdziekolwiek miejscu. Ale co, śniadanie wliczone w cenę. Ja myślę, że jutro do godziny 12 to pobędę, od 12 wyruszę, na razie w kierunku Sielpi. Zobaczymy, co dalej będzie. Jeszcze nie wiem, jutro dzień spędzę.